Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swojemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni, a było około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać, bo widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, aby czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, to objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Jest zupełnie w tej Ewangelii niepodobny do siebie. Nie ma wielkich tłumów, nie ma wielkich cudów. Umarli nie powstają z grobu, ślepi nie widzą. Nic specjalnego się nie dzieje. Napisane, że strasznie się zmęczył. Było południe, było pewnie z 40 stopni gorąca, więc pewnie strasznie się spocił. Usiadł sobie przy studni. Został sam. Jak napisał święty Jan, wszyscy jego uczniowie poszli do miasta, które było niedaleko, żeby kupić coś do jedzenia. Ciekawe, że wszyscy, że aż potrzeba było 12, żeby to jedzenie przynieść. Może było tak, że poprosił, żeby poszli. Może chciał przez chwilę posiedzieć sam. Lubię sobie wyobrażać, jak tam siedzi i jak się opiera plecami o te studnie. Skoro był zmęczony, jak pisze święty Jan, to pewnie zamknął oczy. Może nawet trochę przysnął. Jan zauważył, że było około godziny 6. To jest po naszemu 12. Potem Jan kilkanaście rozdziałów dalej też napisze, że coś się wydarzyło około godziny 6. To będzie dokładnie ta sama godzina.
Tam, kiedy będą go potem krzyżować, to około godziny 6 powie: pragnę. Bardzo mu się będzie chciało pić. I 3 lata wcześniej, kiedy siedział przy tej studni, około godziny 6, też mu się strasznie chciało pić. Może jak tam siedział i zamknął oczy, to może widział w swoim sercu już ten dzień, kiedy go będą krzyżować. I potem przyszła ona. Mówią rabini, że tym tekstem "daj mi pić" Jezus ją podrywa. Że to jest tekst, którego mężczyźni używali, żeby zachęcić kobietę do jakiejś relacji. I to naprawdę nic zdrożnego. Dlatego, że przy tej studni za chwileczkę będą oświadczyny. Każdy Żyd, jak słyszał, że Pan Jezus sobie usiadł przy studni, w sensie, że mężczyzna czeka przy studni, to każdy Żyd wiedział, że czeka na narzeczoną. Dlatego, że w tamtej kulturze studnia jest miejscem, gdzie się strasznie warto oświadczyć. Gdybyście poszukali w Starym Testamencie, to wszyscy najwięksi ludzie Starego Testamentu, Mojżesz, Jakub, poznali swoje żony przy studniach. To z tego prostego powodu, że ta studnia w tamtym czasie to jest takie coś jak nasza dzisiejsza galeria. Znaczy, to było miejsce, gdzie wszyscy chodzili. Tylko tam można było spotkać całą wioskę, codziennie rano i codziennie wieczorem. To było miejsce, gdzie najłatwiej było spotkać żonę przyszłą. Więc kiedy Jezus tam czeka, siedzi sobie zmęczony, to Żydzi już wiedzą, przyjdzie narzeczona. I przychodzi, no, genialna narzeczona. Co każdy Żyd wiedział o tej studni? Są takie dwa rodzaje zaręczyn, które dla każdego Żyda były szczególnie ważne. I one za chwileczkę przy tej studni się powtórzą. Kiedyś przy studni Jakub poznał swoją żonę Rachelę. Zresztą to jest ta sama studnia. Bo jak słyszeliście, ona mówi, że to jest właśnie studnia Jakuba. Więc to dokładnie w tym miejscu było. Otóż jak Jakub był młodym chłopakiem i przyjechał szukać żony, to przyszedł na tą studnię, gdzie było mnóstwo ludzi, ale nikt nie brał z niej wody. Jakub zapytał, dlaczego. Wtedy kobiety, które tam były, powiedziały, że czekają, aż przyjdą mężczyźni. Dlatego, że to deko, nie wiem jak to nazwać, ta pokrywka, nie, na studni, że jest strasznie ciężka. Że z jakiegoś kamienia i nie warto tego w kółko odsuwać i przykrywać, więc czekają, aż wszyscy przyjdą. Jak wszyscy przyjdą, wtedy odsuną i będą brać wodę. Oczywiście jak Jakub to usłyszał i zobaczył, że między kobietami stoi jego przyszła żona Rachela, no to jak to chłopak się wyrwał i mówi, ja odsunę, co będziemy czekać na chłopaków. Na szczęście mu się udało. No bo gorzej, gdyby nie, wtedy by się trochę zbłaźnił. Ale sam poleciał i sam w pojedynkę odsunął to deko tej studni. Jak to zobaczyła Rachela, no to było po sprawie. Za chwileczkę Pan Jezus zrobi coś bardzo podobnego przy tej samej studni. Drugie zaręczyny, o których Żydzi na pewno pamiętali, to zaręczyny Mojżesza i jego żony Safiry. To jest małżeństwo, które ma niezwykle pięknie, że tak powiem, nazwaną swoją wartość. Mają bardzo piękne imiona. Poznali się również przy studni. Kiedy Mojżesz uciekał z Egiptu, to zatrzymał się na chwileczkę w drodze na pustynię przy studni i tam poznał swoją żonę. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy po polsku Mojżesz. Nie wiemy do końca, z jakiego języka pochodzi to imię. Dlatego, że możliwe, że jest hebrajskie, a możliwe, że jest egipskie. W Biblii jest napisane w Księdze Wyjścia, że to imię hebrajskie i że ono oznacza wyciągnięty z wody. Dlatego, że go wyciągnięto z Nilu, kiedy tam go mama zostawiła. Ale najprawdopodobniej jego imię jest egipskie, dlatego, że to imię mu nadała córka Faraona, która go wychowała. A istnieje egipskie imię Mzes, a jego tak się właśnie pisze. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy Mzes po polsku. Pewnie kojarzycie różnych egipskich bogów. Ramzes albo Totmzes. To Mzes to jest taka cząstka języka egipskiego, która oznacza, że coś do czegoś należy. Ra to jest słońce. Ramzes to jest ktoś, kto należy do Boga Słońca. Taki faraon. Tot to jest śmierć. Czyli Totmzes jest ktoś, kto należy do Boga Śmierci. Mojżesz ma na imię Mzes. Czyli nie ma tego czegoś, do czego by należał.
On jest po prostu sam zes. To jest nikt. To imię po polsku znaczy po prostu nikt. Do nikogo nie należy. Żona ma równie fajną, bo żona ma na imię Safira, co po naszemu znaczy dosłownie wróbliczka. Nie wiem, czy pamiętacie, ile Pan Jezus mówił, jest warty wróbel, ile się płaci za wróbla. Mówił, że 2 asy daje się za wróbla. To jest mniej więcej 0,5 grosza. Jest kobieta warta 0,5 grosza. Zobaczcie, jakie to jest doskonałe małżeństwo. Facet o imieniu nikt i kobieta o imieniu 0,5 grosza. Tyle są warci. To jest strasznie ważne, dlatego że przy tej studni, kiedy siedzi Pan Jezus, On znając całą tę historię tej studni, wiedząc, co tam się powydarzało, za chwileczkę to wszystko powtórzy. Tam On sobie siedzi taki trochę żaden. Nie działa żadnych specjalnych rzeczy. Nikt Go nie rozpoznaje jako nie wiadomo jak wielkiego cudotwórcę. No taki nikt sobie siedzi. I przychodzi narzeczona, która jest naprawdę niewiele warta. W tej rozmowie, którą Pan Jezus odbywa z tą Samarytanką, jak pamiętacie, On tam z nią od razu rozmawia o mężu. Prosi, żeby przyprowadziła swojego męża. Ona mówi, nie mam męża. Pan Jezus mówi, dobrze powiedziałeś, że nie masz, bo miałaś już 5, a ten 6, z którym jesteś, to nie jest twój mąż. Wiecie, co to znaczy mieć 5 mężów? Ja nie znam nikogo, kto byłby już w 6. związku małżeńskim. Tak ze 2, ze 3, to jeszcze spotkałem. Ale 6 nie spotkałem. Wiecie, w jakim wypadku jest możliwy rozwód w Starym Testamencie? Bo ona miała już 5 mężów, czyli 5 razy się rozwodziła. Otóż jest napisane w Starym Testamencie, że mąż może dać kobiecie list rozwodowy i to może zrobić tylko mąż, nie kobieta, tylko on, z jednego powodu. Jeśli znajdzie w niej coś odrażającego. Jeżeli ona miała już 5 mężów, to znaczy, że 5 mężczyzn najpierw ją pokochało, a potem, kiedy ją poznali, to powiedzieli do niej, jest w tobie coś odrażającego. Masz list rozwodowy. Tyle się widzieliśmy. To jest jedyny powód, dla którego wolno było wziąć rozwód. Potraficie sobie wyobrazić, jak musi być zdewastowane serce tej kobiety, skoro ona już 5 razy usłyszała takie coś? Jak bardzo też ona musi być zdesperowana, skoro po 1, po 2, po 3, po 4 razie szuka kolejnego i pewnie spodziewa się doskonale, że za 0,5 roku usłyszy, znalazłem w tobie coś odrażającego. Właśnie dlatego ona przychodzi w południe, bo ona wie, że tam nikogo nie będzie. Pewnie u niej w wiosce, bo wszyscy wiedzą, że ona już miała 5 mężów, pewnie wszyscy ją wytykają palcami. Ona nie chce z nikim gadać. Ona przychodzi wtedy, kiedy nikt normalny nie przychodzi do studni. Przychodzi i tam czeka narzeczony. Na czym będzie polegało to małżeństwo? Gdybyśmy tę Ewangelię czytali zupełnie całą, bo oczywiście ten fragment, który czytaliśmy na mszy, jest dosyć skrócony, bo tam łatwo zauważyć 2 takie tematy, które się powtarzają w kółko. Na początku cały czas jest mowa o piciu. Pan Jezus mówi, że chce mu się pić. Ona tam dyskutuje o tym, kto jest Samarytaninem, kto jest Żydem i tak dalej. Potem, kiedy przyjdą jego uczniowie, to będą rozmawiali o jedzeniu. Dlatego, że oni przyniosą jedzenie i zapytają Pana Jezusa, czy on chce jeść. On powie, że nie, bo on ma coś innego do jedzenia. Będzie co prawda mówił o woli Bożej, ale oni pomyślą, że ktoś inny mu przyniósł. No i będzie gadka o jedzeniu. Ja jak sobie kiedyś przeczytałem, że 2 główne wątki, taka klamra, która tę Ewangelię zamyka, jest o piciu i o jedzeniu, to pewna rzecz mi się od razu przypomniała. Nie wiem, czy pamiętacie takie 2 imiona Pana Jezusa z tym związane. Faryzeusze, kiedy próbowali Pana Jezusa obrazić, to często mówili na Niego żarłok i pijak. Jest kilka takich fragmentów, gdzie On, kiedy siedzi z celnikami i grzesznikami, to oni przychodzą i tam krzyczą. Czemu On jest żarłokiem i pijakiem? Jan Chrzciciel to pościł, a ten wasz to po prostu tylko je i pije. Nie wiem, czy kiedyś wam się zdarzyło modlić do Pana Jezusa tymi imionami. Czy kiedyś usiedliście i mój żarłoku, mój pijaku. Bardzo was zachęcam.
Jestem przekonany, że są jedne z dwóch najbardziej chyba ulubionych imion Pana Jezusa. Wiecie, co on zrobił, gdybyście sobie znaleźli fragment, gdzie faryzeusze mu to mówią, to co zrobił zaraz po tym, kiedy go oskarżyli, że jest żarłokiem i pijakiem? Werset później natychmiast poszedł na ucztę do faryzeusza Szymona. Czyli poszedł jeść i pić. Tak jakby chciał powiedzieć, tak, jestem żarłok i pijak. Wiecie, czemu to są cudowne imiona Boże? Bo one pokazują dwie rzeczy, które Pan Bóg chce zrobić i właśnie chce zrobić z tą Samarytanką tam przy tej studni. Tam, gdzie jest napisane żarłok, z greckiego na polski dosłownie jest napisane pożeracz. Oni go oskarżają, że jest pożeraczem. Że jak spotka jedzenie, to je pożera. Jest mi to dosyć bliskie. Gdybyście poszukali tego imienia pożeracz w Piśmie Świętym, to są dwa fantastyczne miejsca, które pokazują, co to znaczy. Otóż w liście do Hebrajczyków jest napisane, że Bóg jest ogniem pożerającym. Takim ogniem, który jak cokolwiek spotka na swojej drodze, to go trawi, pożerając tym ogniem. A w Apokalipsie jest napisane, że szatan na końcu czasów, kiedy przyjdzie koniec świata, zostanie przez Boga pokonany w bardzo ciekawy sposób. Dlatego, że zostanie pożarty. Bóg go pożre. Co to znaczy, że Chrystus ma na imię pożeracz? Że jest żarłokiem. On jak spotka jakieś zło, jak spotka jakąś ludzką biedę, jak spotka jakąś krzywdę, jak spotka cokolwiek, co nie od niego pochodzi, czyli coś złego, to on ma ochotę to pożreć. Łącznie z tym, kto to wymyślił, czyli z szatanem. Drugie jego imię to jest pijak. Dosłownie po grecku tam napisano winopijca. Jest taki cudowny fragment w Apokalipsie, gdzie stoją cztery kielichy wypełnione ludzkimi winami. Wszystkie winy, jakie popełnili ludzie, są w tych kielichach. I nie ma kto tego wypić. I przychodzi baranek, staje przed tym i wszystkie cztery kielichy wypija. On naprawdę jest winopijcą. W sensie, jak znajdzie jakąś winę, jak znajdzie kogoś, kto ma winę, to on uwielbia to pić. Co tam się dzieje przy tej studni? Tam przychodzi kobieta, która jest prawdopodobnie w swoim mniemaniu nic nie warta. Dokładnie taka sama jak żona Mojżesza kiedyś. Która pewnie myśli o sobie, że z niej to już nic nie będzie i ona jest tylko od tego, żeby się chować przed ludźmi. Co on wtedy robi? Prosi ją, żeby mu otworzyła tę studnię. Prosi, żeby mu pokazała, co tam jest w środku. Co to jest za obraz, kiedy człowiek zagląda do studni? Nie wiem, czy kiedyś patrzyliście w studnię. To jest taki dosyć symboliczny obraz, kiedy się patrzy w głąb. Człowiek się trochę boi, że może tam wpadnie i coś tam się strasznego wydarzy. On jej robi dokładnie to samo, co kiedyś zrobił Jakub. Mówi, otwieraj mi tę studnię i pokaż, co tam masz. A co ona tam ma? Ona tam już ma pięciu mężów. Ona tam ma już pięciokrotną krzywdę. Ona tam ma prawdopodobnie nieskończone pragnienie bliskości. I on mówi, to ja będę teraz to pił i będę to jadł. W sensie wszystko, co masz tam złe, wszystko, co masz okropne, wszystko, co cię boli, wszystko, co jest twoją biedą, słabością, grzechem, nędzą, cokolwiek tam masz, wypiję i zjem. Moi drodzy, jeżeli na początku tych rekolekcji czytamy tę Ewangelię, w sensie Kościół nam ją dzisiaj daje, to bardzo bym chciał, żebyśmy uwierzyli, że to jest zapowiedź. Spróbujemy przez te trzy dni spotkać narzeczonego. I każdy z nas, kto do niego przychodzi, prawdopodobnie wygląda trochę tak jak ta Samarytanka. W sensie niekoniecznie mieliście już sześć związków, ale jakąś tam biedę straszną macie. Każdy ma. Każdy ma coś, z czym sobie nie potrafi poradzić. Każdy ma jakiegoś grzecha, jakąś słabość, jakąś krzywdę, jakąś wtopę. Coś, co się wydarzyło albo się wydarza i co cię zabija. I bardzo chciałbym, żebyśmy przez te trzy dni pozwolili Panu Jezusowi, żeby był żarłokiem i pijakiem. Żeby nam pożarł te wszystkie rzeczy i żeby nam wypił te wszystkie winy. Wiecie, co się stało po tym spotkaniu Samarytanki z Panem Jezusem? Napisane, że ona poleciała do siebie do miasta, do tych wszystkich ludzi, których się tak strasznie wstydziła,
których zawsze omijała, bo nigdy nie chodziła wtedy, kiedy oni czerpali wodę. To wtedy poleciała do nich wszystkich i zaczęła im mówić, że spotkała Mesjasza. Czy wy czujecie, kogo Pan Jezus wybiera na swoich apostołów? Ona jest jednym z pierwszych apostołów. Ona wchodzi do swojej wioski, gdzie wszyscy wiedzą, że ona jest zerem, że ona jest nikim. A Pan Jezus właśnie ją wybrał, żeby poszła ogłosić dobrą nowinę. I napisane, że cała ta wioska przyleciała do Pana Jezusa, że uwierzyli w Niego przez świadectwo właśnie tej kobiety. Pan Jezus będzie nam chciał przez te 3 dni nie tylko pożreć jakieś tam grzechy i wypić nasze winy. On nie doprowadza tego do stanu, że tak powiem, takiego zerowego. On dla każdego z was ma jakieś niezwykłe zadanie. Znaczy ma jakąś niezwykłą drogę, którą powinniście odbyć w życiu, która sprawi, że będziecie po prostu jaśnieć jak gwiazdy. On nas dlatego chce zbawić, żeby z nas zrobić po prostu coś niewiarygodnego. Ja mam często takie wrażenie, że my chrześcijanie to tak trochę myślimy, że Pan Bóg nas kocha tak trochę z litości, nie? No co ma zrobić? Stworzył to ma, no to teraz jakoś musi kochać, nie? No tak się lituje, tacy biedni jesteśmy, poprzebacza, no i jakoś to będzie. Nie. On jak znajduje kobietę nic niewartą, to zanim jeszcze w ogóle zrobił z tych swoich uczniów prawdziwych apostołów, to z niej zrobił apostołkę, która poleciała do miasta głosić Ewangelię. I ludzie jej uwierzyli. Wiecie, jak ona się musiała absurdalnie czuć? Kiedy pewnie każde zdanie, które wypowiadała, to sobie myślała, przecież oni wiedzą, że ja żyję w związku niesakramentalnym i miałam 6 mężów. A im to teraz mówię, o co chodzi w życiu i jak się trzeba nawrócić. Przecież oni mnie wyśmieją. Nawrócili się wszyscy. Dlatego, że jak Jezus kogoś spotka, jak Jezus kogoś weźmie w ręce, to robi z niego kogoś niewiarygodnego. Chciałbym z wami przejść taką drogę, 3-dniową drogę, jak to mówią w Ameryce, od zera do bohatera. Czyli od takiego momentu, kiedy człowiek przychodzi jako nic niewarta Samarytanka do studni, a odchodzi jako jaśniejąca gwiazda ewangelizacji. Dla każdego z was Pan Bóg coś tutaj ma, coś niezwykłego. Chciałby z was wydobyć jakieś niezwykłe piękno i światło. I bardzo was zapraszam, żebyśmy przez te 3 dni spróbowali tego poszukać. Żeby On mógł w nas to zrobić.